Czas, moi kochani, zadymiarze, na przeogromny opening, a przy okazji najważniejszy eksperyment w grze Brawl Stars. Wiem, że wielu z was niedawno zaczęło grać w BS-a i nie pamiętają czasów, jak można było otwierać skrzynki. Więc dzisiaj zrobimy sobie eksperyment polegający na tym, że otworzymy aż 100 megaboksów na zerowym koncie. Więc sprawdzimy sobie, ile trafimy nowych postaci, skinów oraz gemów. Mam dla was niespodziankę. Wy też możecie otworzyć swojego pierwszego megaboksa, więc zostawcie łapeczkę w górę i odpalamy. 3, 2, 1, go! Ale zanim zaczniemy, czas na konkurs, jak co odcinek ze sneak peeków. Do zgarnięcia jest Minotaur Bull. Chciałbyś go wygrać? Napisz w komentarzu. Hashtag Minotaur Bull Giveaway. Następnie kliknij pierwszy link w opisie, a następnie naciśnij przycisk wesprzyj twórcę. Dzięki temu weźmiesz automatycznie udział w konkursie, a ja takie konkursy będę robił co odcinek. A przed nami jeszcze kilka dobrych dni daily. Minotaura Bulla z poprzedniego odcinka wygrywa ta oto osoba, gratuluję. A teraz chodźcie, opowiem wam, jak zgarnąć megaboksy. Tak wygląda, moi kochani, nowy brok. Możecie napisać w komentarzu, czy woleliście starego broka, czy nowego, bo jego profilowe też się zmieniło. Uważam, że teraz wygląda o wiele lepiej. Na moim koncie mam odblokowanych 8 zadymiarzy, takich podstawowych totalnie. No i jeszcze 72 do odblokowania. Są one na pierwszym poziomie mocy, więc star powery i gadżety nie będą odblokowywane, ani hypercharge, więc dzisiaj się nastawiamy tylko i wyłącznie na drop postaci oraz skinów. Aby zdobyć mega skrzynkę, wystarczy, moi drodzy, że będziemy grali w tryby oznaczone gwiezdnym żetonem. Niektóre tryby gry mają gwiezdne żetony, które są codziennie odświeżane. Otwieraj mega skrzynki. Każda skrzynka zawiera losowe nagrody. Otwieraj mega skrzynki, aby odblokować przebranie za darmo, czyli Monarcha Rico. Jest to przebranie oczywiście hyper do ładowania. Ja na swoim koncie mam odblokowanych już 100 megaboksów, więc nie pozostało nic innego, jak zostawienie łapeczki w górę. Jeżeli jesteś nowy, subskrybuj kanał z dzwonkiem, wtedy na pewno będziesz na bieżąco z moją twórczością. Odpalamy! Jak ja dawno tego nie robiłem! Odpalamy! Mega skrzyneczka, moi kochani! Stuknij! Boom! Stukamy! Pozostałe przedmioty 4, blinksy, ikona gracza. Ej, fajna Jessie i Dynamike, okej. Okay. Pierwszy drop nawet. Lecimy z kolejnym megaboksem. Gold, mega skrzynka, odznaka, okej. Okay. Piny złote, lecimy dalej i uwaga, póki co cały czas 4 tylko i wyłącznie nagrody. Jeżeli w megaboksie pojawi się więcej niż 4, bo może ktoś z was nie wiedzieć, no to wtedy jest dodatkowa postać. Jest 6, teraz to jest w ogóle mocno, uwaga, tu powinna być postać i nie ma postaci jeszcze. Dobra, ale jest odznaka, czyli mamy 6 rzeczy w megaboksie. Zobaczymy, czy się uda trafić 7, dobra, tu czwóreczka, więc średnio. O, jest! Przypadkiem udało się trafić skina! Letnia Jessie, zarąbiście! Trzeba zapisać jedyneczkę, że wypadł pierwszy skin. Kontynuuj, lecimy dalej, moi drodzy. Opening! 3 tylko przedmioty, najgorszy megabox dotychczas, uwaga! 6! No tutaj już może być ciekawie i mamy to! Szelka! Nowe przebranie, szeryfka Shelly. Kontynuuj. Do tego ikona gracza i ikona gracza. Wow! Fajne te ikony gracza, takie oldschoolowe, mega kozackie. O, jak widzicie, po prawej stronie teraz pozostałe przedmioty. Nasz numerek się świeci. Jeżeli ktoś was nie otwierał megaboksa, to może tego nie wiedzieć. Jeżeli się coś świeci, to znaczy, że będzie dobry drop. I uwaga, mamy to! El Primo! Let's go, przebranko. Trzeci skin. Lecimy dalej. Okej, okay, tutaj średnio. Dalej. 3 tylko, też średnio. 4. Też średniawo, ale kolcik i Penny wypadł. Spoko. Średnio. Mam bardzo mało zadymiarzy na koncie, dlatego nie odblokowują mi się skiny. Gdybym miał wszystkich odblokowanych na pierwszym poziomie, to wtedy by się działo, sypałoby się dużo skinów. No ale nie na tym polega ten eksperyment, ile trafimy skinów, tylko ile trafimy postaci ze 100 megaboksów. Póki co, 0? A myślę, że już 20 megaboksów pękło. Dobrze, póki co gold. 5. Okej, okay, mamy to! Rekin Shark, raczej Rekin Brock. Plażowicz Brock, okej. Okay. I jeszcze jedna odznaka. No spoko. Czwarty skinek. Słabiutko. 2 tylko? Dobra, nie było tak słabego megaboksa. Nie życzę wam takich megaboksów. Ja wam życzę samych siódemeczek. Mam nadzieję, że wam poleci jak najwięcej skinków. Let's go dalej. Ale średniawo. Oj, oj, oj. Co się dzieje? Dawaj jakąś postać megaboksik. Let's go! Aha! Dobra, ja nie wiem, ewentualnie jeszcze więcej tych skrzynek otworzymy. Dobrze, świeci się coś i uwaga, mamy to aż! Pierwsza postać! Aż! Okej, okay, pierwszy epic. Nie wiem po ilu skrzynkach, ale myślę z 30 na pewno. Już bałem się, że będziemy musieli jeszcze pootwierać więcej skrzynek. Dobra, jest piąteczka.
Tutaj może coś być. Jest skinek? Jest i skinek. Czy postać? Postać! Nie! Skinek! Znowu do Broka. Okej, okay, zastępca Brok. Fajny. Podoba mi się bardzo. I lecimy dalej. Nic ciekawego. Gold i błyskotki. Let's go dalej. 4. Też nic ciekawego. No to kolejna skrzyneczka. No dobra. Bardzo słabo. Dalej. I uwaga! Nic! Jeden klejnot. Nie wiem, czy wiecie. Gemy zaczną znowu dropić ze skrzynek, więc zarąbiście. Otwieramy. Bum! 3. Tutaj 7 klejnotów, więc klejnoty jak najbardziej na propsie. Będą cieszyć. I mamy to! Kolejna postać, Bonnie! Tak jest! I to jest kolejny epik. 2 na 25. Zarąbiście. Okej, okay, pusto. 2. Co się dzieje? Dlaczego tylko 2? Widzowie, zostawcie łapkę w górę, może jakaś legenda padnie w końcu, bo to jest śmiech na sali, żeby nie wypadło nic lepszego niż oczywiście epik, chociaż mityk. 6. Jest dobrze. Coraz cieplej. I już trójeczka świecąca, no tutaj może być mocno. Uwaga, odpalamy. El Primo. 6. skin, kontynuuj. Do tego odznaka i ikona gracza. Fajny dropik, cały zestawik El Primo. 3, no nie wierzę. Takie trójeczki, no żadna postać nigdy nie poleci. Znowu trójeczka. Co się dzieje? Dalej. 4. Też nic. 5. Jest, jest, mamy to. Jesse skin, smoczy rycerz Jesse. Jeden z moich ulubionych skinów. Możecie napisać w komentarzu pod tym filmem za parę dni, jak już będą mega skrzynki, co wam się udało dropnąć. Jestem mega ciekawy. Możemy tutaj zrobić takie mini forum szczęśliwych dropowiczów, fajnych skinków oraz postaci. Dobra, lecimy dalej. No i niestety. Kolejny opening i uwaga. No niestety nic ciekawego. Przyspieszamy troszeczkę tempo. Bo jak widzę taką trójeczkę, będę już szybciej klikał, bo szkoda jest na nią czasu. 6. Aha! Ja tu mówię o 6, a tu dwójeczki jakieś same się pokazują. 4. Też nic. 2. Kolejna, ale dramaturgia, widzowie. 5. Jest, jest, jest coś, coś jest. Tak jest, świecąca jedyneczka i uwaga. Postać! Otis, Otis, mityk, no i dobrze. Trzecia postać, mityk, czyli był epic, epic, mityk. No i teraz mam nadzieję, że poleci legenda. Musi być legenda na odcinku, nie ma, że boli, widzowie. No dobra, póki co same trójeczki i czwóreczki, no. Mega boksiku, oddaj, oddaj dla Farelka. Jeszcze raz. 5, jest coś, jest coś, jest coś, jedyneczka się świeci i uwaga, obstawiamy, legenda. No nie, perła, perła, epic, no i dobrze. Perła, spoko, ale żaden taki kultowy zadymiarz nie wypadł. Powinien wypaść właśnie Leon, Spike, takie kultowe postacie z megaboksów. No oddaj, niech gierka odda, niech coś wypadnie fajnego. W tym eksperymencie musi wypaść coś dobrego. Bo póki co, mityk najlepszy. 6, jest i 6, widzowie. 3 już się świeci i uwaga, skinek, pewnie nie, postać. Wow, gwiezdna Shelly, kontynuuj, fajnie, do tego odznaki. Kolejny skin, 8 skin, moi drodzy państwo. I 4 postacie. Dobra. 4 to dalej. 3, nie, no nie mogę patrzeć na te 3. 2! W ogóle niedługo z megaboksa będzie mi wypadała 1. Proszę was. Widzowie, pomóżcie łapką w górę, żeby legenda poszła. Idzie legenda. Nie. Epic, epic, B. No dobrze, ale B jest urocza. Jeżeli lubicie też B, no to tą łapkę dla niej zostawcie. Była moja jedna z moich ulubionych postaci, tak. Już teraz nie jest, ale była. I to bardzo długo. Okej. Okay. I uwaga, 3. 4. Czy coś będzie? Nic. Boję się, że za chwileczkę skończymy te skrzynki i eksperyment się skończy na 5 postaciach. I jednak nie, 6! Kiełek! Witamy pana epickiego kiełka. Słodziaka. 4. Słabo. 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 Tu nawet nie mam, widzowie, co mówić. Co tu komentować, te 3 i 4. To jest wstydnie opening. Dalej. Trzeba te skrzynki jak najszybciej przeklikać. Kolejna 4, no. 3, no nie wytrzymam. Jestem ciekawy oficjalnego openingu na moim koncie, bo mi się wydaje, że tam może być grubo. Mam tam dużo postaci i nie mam wielu, wielu skinów. Więc tam możemy te skinki faktycznie nadrobić. Kolejna 4.
Co się dzieje? Proszę, mega boksik. No, uspokójcie się. Czemu cały czas lecą jakieś śmieszne czwórki od 10 skrzynek chyba już? Tak nie może się skończyć ten opening. Dawaj. 5, jest 5, dobra. Jest. Jest piąteczka. I uwaga! Mamy to! Jejku, jak ona się zwała? Macy! Macy, chciałem powiedzieć Daisy. Macy. Epic. No okej. Okay. Lepsze to niż nic, co nie? O! I właśnie! Skończyły się skrzynki. Otworzyliśmy 100 megaboksów. I odblokowujemy Rico! I odblokowujemy skin do Rico! Więc jeżeli nie macie Rico, to możecie odblokować Rico, wykonując to zadanie. Dużo emotek. Na 100 megaboksów odblokowaliśmy 7 postaci i 8 skinów. Jeżeli też czujecie niedosyt z openingu tak samo jak ja, to zostawcie łapkę w górę, suba na kanale, a ja jeszcze szybko, w ekspresowym tempie otworzę kolejne 100 skrzynek. Mamy kolejne 100 skrzynek, otwieramy. Tutaj już speedrunuję, jak najszybciej. Okej, okay. Ricochet. Kolejny skin. Czwóreczka. Trójeczka. Nic. Pusto. Trójka. Pusto. Pusto. Jejku, jak słabo dropi. Co się dzieje, widzowie? Ja myślałem, że tutaj będzie szybszy ten opening. O, kilkoma palcami jak klikam, to tutaj jest od razu szybszy opening. Zobaczcie, jaki speedrunik. Mam nadzieję, że legendę odda po 200 megaboksach. No przydałoby się trafić legendę, co nie? Tak mi się wydaje. Dobra, póki co bardzo słabo, otworzyliśmy chyba już z 10 skrzynek, jak nie lepiej, a tutaj nic. Tylko jeden skin do Rico, coś się dzieje. No nie wytrzymam, proszę jeszcze jakąś postać, chociaż jedną legendę dla widza, żeby ten odcinek fajnie się zakończył. A nie dwójeczki się odpalają, rozumiecie? Dwójeczki to są najgorsze. Coś się dzieje. No, nic. Nic. Nic, jeżeli chcecie, mogę zrobić dla was opening potężny. Będę otwierał tak długo skrzynki, aż trafimy legendę. A coś mi się wydaje, że to będzie naprawdę długo trwało. Może akurat uda nam się to trafić. Zobaczcie, co się dzieje, ile otworzyliśmy skrzynek, a nie ma żadnej postaci jeszcze. Trójeczka jakaś słaba. Czyli speedrunowanie skrzynek chyba nic nie daje. Piąteczka, dobra, mamy coś. Jest! Jest! Tak jest! Jest ją! Na sam koniec, moi kochani! Wypadł legendarny Spike w końcu! OG opening, OG zadymiarz i OG zakończenie odcinka. Jeżeli wam się podobało, łapka w górę, subskrybujcie kanał. Ja wam życzę wszystkim dużo legend z megaboksów. Mam nadzieję, że wam się podobało. Bierzcie udział w konkursie na kozacki skin do bóla. Wpisujcie kod Farel do sklepu. Trzymajcie się, widzimy się jutro. Pa, pa!